na basen. A dzisiaj co robicie? Skaczemy, a później robimy coś z gliny. Z tym robiliśmy prace plastyczne. No. Jakie to były prace plastyczne? Oceanarium. W poniedziałek szliśmy do zoo. We wtorek mieliśmy takie jakieś zajęcia, z gliny robiliśmy. W czwartek robimy to, co teraz robimy, a w piątek będziemy na basen iść. Robiliśmy jakby z gliny jakieś kubki, tam miski. Tutaj jest taka miska z gliny robiona. Było całkiem łatwo, tutaj trzeba było też tak wygładać jakby tą glinę, żeby tak było równo. Nie za bardzo mi się to udało, ale wydaje mi się, że ładnie wyszło. Czy to już jest jej finalna postać? Czy... Tak, finalna jest już. I do czego będziesz ją wykorzystywać? Na razie będę tak trzymać jako podstawa taka, jakby pamiątka do czegoś. Jak ci się podoba na tej półkolonii i czy to już jest któraś twoja z kolei, czy pierwsza? Jest to moja pierwsza półkolonia i akurat jestem stąd najstarsza, ale bardzo jest fajnie. No jeszcze jest jutro, ale... Tak, to jakieś takie właśnie wycieczki autokarowe, też fajnie miejsce pozwiedzać. Jest bardzo dużo zajęć plastycznych, zajęć ruchowych, a z plastycznych to między innymi właśnie w pracowni szkła artystycznego. Dzieci robią sobie taką dekorację na szkle wypalonym w piecu bezpiecznym i ozdabiają to po prostu kamyczkami kolorowymi, farbkami, robią sobie po prostu taki dekor. To jest taka rzadkość, myślę, że nawet w Polsce jest bardzo mało albo nawet wcale takich pracowni, dlatego jest to dla nich bardzo ciekawe i plus jeszcze pracownia, która jest też taką galerią, gdzie dzieci zostawiają swoje prace i naprawdę zainteresowanie jest bardzo duże. Jeżeli chodzi o półkolonię w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, to jest moc atrakcji. Rozpoczęliśmy naszą wspólną przygodę od wycieczki do opolskiego zoo. Mieliśmy różne warsztaty artystyczne, mieliśmy również wycieczkę do Paczkowa, między innymi do Muzeum Motoryzacji. Dzisiaj naprawdę dzień pełen wrażeń, bo mamy warsztaty artystyczne, plastyczne, dmuchaniec, a jutro wycieczka do kręgier. Jak zainteresowanie? Bardzo duże. Dzieciaki się cieszą, że są z nami, mamy naprawdę bardzo fajny kontakt i wspólnie się bawimy na półkoloniach. Zapraszamy do sekretariatu, który znajduje się w budynku głównym Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu i tam można uzyskać wszystkie informacje na temat półkolonii.